Przesympatycznym wydarzeniu, jakie niewątpliwie jest wręczenie, drodzy Państwo, nagród dla firm. No i oczywiście pozostawiliśmy kilka upominków dla Państwa. Gdyby ktoś z Państwa chciał wyjechać do Sarbinowa i na 7 dni z osobą towarzyszącą, to bym prosił, żeby nie wychodzić, tak? Bo będziemy taką nagrodę na końcu losować. Drodzy Państwo, w związku z tym rozpoczynamy. Szanowna Komisja, drodzy Państwo, w składzie następującym. Drodzy Państwo, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Bogumiła Frączak, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Mariusz Lipski, doktor nauk medycznych Aneta Doliwa Augustowska, doktor nauk medycznych Zbigniew Hammerlach. Gorące brawa. Lekarz dentysta Krystyna Chrupczak jest obecna. Zapraszamy tutaj serdecznie. Bardzo proszę. Pani doktor, prosimy tutaj serdecznie o wykonanie czynności tutaj organizacyjnych. Serdecznie zachęcam. Gorącymi brawami. Dziękuję za przybycie. Drodzy Państwo, no mam taką gorącą prośbę, ponieważ mamy i dyplomy, i puchary, to może Państwo się podzielicie, kto dyplomy, kto puchary, dobrze? Drodzy Państwo, mamy tutaj dwóch członków szanownej komisji i w związku z tym posiedzenie komisji obradującej podczas 23. konferencji stomatologicznej połączonej z 23. przepraszam, targami stomatologicznymi Expodent 2017. No i cóż, tu, drodzy Państwo, konkurs na najlepszy produkt 23. Targów Stomatologicznych Exponent 2017. I mamy poszczególne kategorie. Kategoria numer 1, urządzenia stomatologiczne. Pierwsze miejsce będzie oczywiście na końcu. Zaczynamy od miejsca trzeciego. Trzecie miejsce za piaskarkę profilaktyczno-abrazyjną. Aquacar Single firmie Isodent z spółka jawna z Olsztyna. Gorące brawa, drodzy Państwo. Ja się dziwię, że właśnie te fanfary i tak dalej i ostatni rząd zawsze jest najlepszy. Dziękuję za te brawa. A szefa firmy tradycyjnie zapraszamy po odbiór dyplomu wręczonego tutaj przez członków szanownej komisji i gratulacje. Gorące brawa. Nie, do Sarbinowa to będziemy losować ten. Tutaj prosimy o dyplom. Nie chodziło o tę osobę towarzyszącą. Rozumiem. Tutaj, panie Jurku, ja wiem, że premii pan nie dostanie od szefa, ale jakieś zdjęcie zawsze można pamiątkowe w internet, prawda? Dziękuję serdecznie. Dobrze, gratulujemy. Proszę Państwa, jednak Sarbinowo robi swoje. Osoba towarzysząca też tutaj się znajdzie, jeżeli ktoś z Państwa wygra, a byłby singlem, prawda? Drodzy Państwo, w związku z tym, miejsce drugie, za Fotona, Link Worker, Mike Walker, może ktoś mnie tutaj zakłóca, proszę Państwa. Link Walker, ATS w firmie BTL Polska Spółka z OO z Warszawy. BTL Polska, znana firma, drodzy Państwo, znana Lubiana, która jest tutaj z nami nie tylko podczas targów konferencji stomatologicznej, ale również konferencji opieki paliatywnej, onkologii, psychoonkologii, szeroki zakres sprzętu. Gorące brawa, gratulacje piękne. Chwila dla reportera. Jest zdjęcie. Dziękujemy pięknie. Gorącymi brawami
Drodzy Państwo, no nie mamy czasu na refleksję. No zapraszam oczywiście na stoiska tych firm, prawda? W pierwszej kolejności z racji oczywiście zauważonych fantastycznych produktów przez szanowną komisję. Piękne nazwiska, tytuły profesorskie i nie tylko. Drodzy Państwo, no i mamy miejsce pierwsze. Pierwsze miejsce, urządzenie stomatologiczne za. No i cisza. No właśnie, tak też liczyłem na to. Drodzy Państwo, w kategorii urządzeń stomatologicznych za skaner filmowy CS3600 plus akcesoria firmie Optident z Wrocławia. Ale drodzy Państwo, żeby ta firma nie spoczęła na laurach i żeby wiedziała, że nie tylko po piętach stąpią inni, więc niestety ex aequo również pierwsze miejsce w tej kategorii urządzeń stomatologicznych i prosimy tutaj szybciutko do nas za gabinetowy, przyfotelowy, zintegrowany system CAD-CAM, skaner plus frezarka Fona MyCrof w firmie Dental Holding spółka z Warszawy. Stolica. No właśnie. Wrocław, Warszawa. Nie uciekamy, bo musi być zdjęcie wspólne, bo Państwo musicie się, że tak powiem, ex aequo i tak dalej pokazać i jakieś słowo. O, w międzyczasie jakieś słowo. Tak, bardzo dziękujemy Państwu za to wyróżnienie. Zapraszam na nasze stoisko oczywiście jutro od samego rana, bo dzisiaj to już jest późno i zwiedzamy Toruń. Dziękujemy za powierzone nam zaufanie. Co, wspólne zdjęcie, tak? Drodzy Państwo, słowo było. No i co, drodzy Państwo, gorące brawa. Kolejna kategoria. Proszę Państwa, kolejna kategoria to narzędzia stomatologiczne. I tu miejsce trzecie, zawiertło z podwójnym nasypem w firmie Prestige Dent z Poznania. Gorące brawa, zapraszamy przedstawiciela firmy. A nawet szefa, wszystkich szefów w tej firmie. Gorące brawa. Tak jest, miejsce trzecie, podium, prawda? Bardzo nam miło, gratulacje serdeczne. Jest dyplom, jest. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, i to nie koniec, tak? Miejsce drugie. Za narzędzie kanałowe. Reciprok Blue w firmie Stomet, spółka jawna z Warszawy. I znów kolejny szef wszystkich szefów. Brawo! Zmierza podbił nagrody. Ale proszę Państwa, ja nie sądziłem, że tyle jeszcze poweru, tyle euforii, tyle... No, ale gratulacje serdecznie. Firmie, która, drodzy Państwo, przez bardzo wiele lat, czy nawet Pani Wolsko od samego początku, jesteście Państwo z nami 23 raz, więc absolutnie gorące brawa. Nie, no to w tym momencie ukłon i mikrofon na sekundę. No, dziękuję za wyróżnienie, no i czekamy na 24, żeby przynajmniej w tak miłej atmosferze się odbyło, jak 23. No. Dziękujemy, gratulujemy. Waldek, trzymaj się, tak? Przepraszam bardzo, szanowny kolego, czy to nie to? Pomyłka, tak, jest. Proszę Państwa, to była stolica. A teraz mamy, no właśnie, i tutaj byłaby bitwa, czy to jest stolica. Na pewno nagroda trafi nad morze, drodzy Państwo. Pierwsze miejsce za łyżkę wyciskową, jednorazową firmę Denmax, AG Instrumenty z Gdyni. Yes! No, podejrzewam, że to będzie nie tylko morze łez wieczorem. Gorące gratulacje. Bardzo proszę, szanowna komisja tutaj ma i dyplom, i puchar. No, tyle, tak? Wszystko się zgadza.
Tak, dyplom, tak. Jeszcze raz gorące graba i co? Słowo. Ja również dziękuję za to wyróżnienie. Jest to moje pierwsze wyróżnienie w życiu. Dziękuję. Matko jedyna, a tyle wspólnych targów. Tym bardziej bardzo dziękujemy i gratulujemy. Fantastycznie. Drodzy Państwo, no cóż, są nagrody, są uściski, jest radość, jest euforia, ale mamy kolejną kategorię, tak? Drodzy Państwo, miejsce trzecie, zaczynamy, kolejna kategoria, materiały stomatologiczne, żebyście Państwo nim pomyśleli, że my tutaj jesteśmy po wysiłku i jakichś środkach dopingujących. Zafałposil w firmie Voco GmbH z Cuxhaven. No i właśnie tutaj bardzo ważna postać tej firmy od wielu lat, od początku istnienia. Dziękuję serdecznie za podpowiedź, ale w nowym kształcie menu, proszę Państwa, pełnej okazałości, szacun pełny. No właśnie, czy będzie dyplom? Będzie. Jest. Jest dyplom, znalazł się. Jest. Jest. To by było na tyle. Jeszcze raz gratulacje. Gorące brawa, proszę Państwa, gorące brawa. Miejsce drugie. Materiały stomatologiczne za Bulk S w firmie Anders Dental Boutiques ze Szczecina. Też stolica. I gdzie jest nasz tutaj pan Anders? Nieobecny. Na stoisku. Dobrze. W związku z tym przyspieszamy tempo rozdawania tych nagród. Przechodzimy do miejsca pierwszego. Materiały stomatologiczne za Adhezę Universal w firmie Baba Han Polska z Bydgoszczy. No tak. Widzicie Państwo, prezentacja, skromny człowiek, zawsze, który wygrywa, gorące brawa. Uścisk był, proszę Państwa, toruńsko-bydgoski, żebyście Państwo nie myśleli, że nie ma między nami przyjaźni. Gorące brawa, proszę Państwa. Czasami ta przyjaźń jest bardziej lub... Bardzo proszę jeszcze o zabranie głosu. Panie szefie kochany, już nie? Nie. O, ale... Proszę Państwa, pierwsze miejsce sam obroni się i to, cóż tam szef firmy będzie sławnej wypowiadał się. Drodzy Państwo, mamy kolejną już kategorię, higiena jamy ustnej. No i tutaj znowu ścisk, proszę Państwa, na podium. Mamy za Seis Oxygen odświeżający płyn do płukania jamy ustnej w firmie Shop Dent z Warszawy. Gorące brawa. Znany, lubiany tutaj pan doktor Dąbrowski, gorące brawa. Cieszę się, że ci, którzy przyjeżdżają tak często, tak gęsto, zdobywają ten laury, nagrody, no to jest coś niesamowitego. To, proszę Państwa, przypomina nam peleton i ten finał, oczywiście finał najlepszych. Jeszcze raz gratulacje. Gorące brawa, drodzy Państwo. I proszę Państwa, tak, ex aequo, trzecie miejsce, drodzy Państwo. Znów kategoria ta sama, oczywiście higiena jamy ustnej, zapłukanki Grandent Terapii w firmie PPH Cerkamet z Warszawy. Nie. Będzie korekta. Stalowa wola może być? To poprawiam się. Stalowa wola. Proszę Państwa, stalowa wola. To nie to? No to nie. Dobrze, gratulujemy. W razie czego poprawimy dyplom, wszystko. Prawda? To się wytnie i... Stalowa wola. Dobrze, oddaj mikrofon. Jak? Stalowa wola. Stalowa wola, tak. I dziękuję. I dziękuję, ale jeszcze chyba się spotkamy, bo uważam, że jesteśmy jeszcze tam gdzieś po Puchary. O kurczę, drodzy Państwo, ambicje firmy są dużo większe. Mierzy jak najwyżej, zobaczymy. To się okaże. Drodzy Państwo, okazuje się, że drugie miejsce
higieny ustnej za Black East White Set w firmie Indent z Wrocławia. Wrocław, Warszawa. Gorące brawa! No i proszę Państwa, no, miło będzie wręczać. Aż zazdroszczę tutaj panu doktorowi Zbigniewowi Hamerlakowi. Nowa przedstawicielka, kłaniam się, bardzo miło. Chyba po raz pierwszy w Toruniu, co? W Toruniu pierwszy raz. Aż jak miło powitać w sympatycznym Toruniu. O, tak jest, gorące brawa. Gorące brawa, drodzy Państwo. Nie tylko za nagrodę, tak podpowiem, prawda? Proszę Państwa, i pierwsze miejsce mamy w kategorii higiena jamy ustnej za specjalistyczną pastę do zębów i implantów. Alfa Implant Toothpaste, tak? Toothpaste, tak. W firmie Atos MM z Warszawy. Gorące brawa. No. No, drodzy Państwo, tutaj będą podwójne gorące brawa. No, proszę. Jeżeli będzie sposobność, żeby odwrócić się, gratuluję serdecznie, odwrócić się tutaj, tak. Bardzo dziękuję organizatorom za docenienie tej ciężkiej pracy, gdzie naprawdę nie jest łatwo zrobić dobrą pastę. Grono profesorskie, lekarzy, którzy podpisali się pod tym, znamienite. Także z ogromną wdzięcznością na jednej z najważniejszych imprez stomatologicznych w Europie dostajemy taką nagrodę. Naprawdę jestem dumny z tego, że jestem Polakiem i że mogę robić dobre polskie produkty. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, jest nam bardzo miło. Po raz kolejny się okazało, że jesteśmy w Europie. Drodzy Państwo, i cóż możemy powiedzieć? A tak przy okazji, jeżeli już o Europie mowa, to chciałem powiedzieć, że tutaj przedstawiciel firmy był również na konferencji i targach diabetologicznych niecały miesiąc temu w Toruniu, w Europie. I chciałem powiedzieć, nieskromnie powiem, że również był laureatem, tak? Powiedzmy tutaj jednego z konsorsów, produkt również dla diabetyków, płukanka i dodam, że jest to wydarzenie faktycznie europejskie, a nawet bym powiedział światowe, gdzie spotykają się w sposób wyjątkowy pacjenci, pielęgniarki i lekarze. I okazuje się, że wszyscy mogą się wzajemnie od siebie uczyć, co jest ewenementem na pewno na skalę europejską przynajmniej. Drodzy Państwo, jeszcze raz gratulacje. Ale przechodzimy, proszę Państwa, już do właśnie kategorii wydawnictwo. Kategoria wydawnictwo edukacyjne dla pacjentów. Tym razem, proszę Państwa, za tablice edukacyjne dla dzieciaków. Cytat. W firmie Mediaflor z Łodzi. Proszę Państwa, jest tu pierwsze miejsce. Jest oczywiście puchar w tym zakresie. Ja bym poprosił tutaj kolegę szanownego, żeby sprawdził, czy to jest tak, to byśmy mogli odłożyć, tak, ale już tutaj widzę, jest pomoc techniczna i organizacyjna. Pan Arkadiusz Wiśniewski od wielu lat, który wspomaga tutaj działanie Expo André, Centrum Konferencji i Wystaw. Gorące brawa dla pana Arkadiusza. Proszę Państwa, i cóż, kolejną kategorię mamy. Kategorię wydawnictwo roku 2017 za publikację Diagnostyka i leczenie dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych w ujęciu holistycznym, proszę Państwa, podkreślę, autorstwa Barbary Czerwińskiej, Niezabitowskiej i Małgorzaty Kulesa-Mrowieckiej w firmie Megadenta z Wielbarga. Ależ musiałem się napocić, żeby to wszystko, prawda, powiedzieć. No i proszę, ten gest szlachecki.
Gratuluję. No właśnie. Tak. No, panie Jurku, niestety muszę oddać panu na chwilkę oczywiście głos. Dlaczego na chwilkę? Panie prezesie. Tak, teraz już dostałem, teraz się już nie dam, będę uciekał z nim, prawda? Ja się wcale nie chwalę, ja naprawdę mam talent. Chciałbym podziękować komisji bardzo. Wiem, że niewielu z lekarzy zostało, zostało dużo z firm. Powiem tak, jest to dosyć fajna książka, książka, która mnie bardzo pomaga później rozmawiać z lekarzami. Myślę, że dla innych firm warto byście Państwo również poszukali czegoś takiego. Dlatego, że są pewne tematy, które dotyczą nas wszystkich. Ja pozwoliłem sobie być na samym końcu wykładu pana doktora Hammerlaka i niestety ja jestem przerażony, ale dysfunkcja, gdybyśmy tutaj w tym naszym gronie, gdybyś Państwo sobie sprawdzili, myślę, że wyszłoby ze dwoje albo troje bez szyny. Jest to choroba cywilizacyjna, zresztą moi drodzy, o tym zgrzytaniu zębami, proszę pomyślcie, jeśli się zdenerwujemy, zgrzytamy zębami, ale jest to w każdym języku. Dokładnie to samo, jeśli nad czym się mamy skupić i coś mamy zrobić, to co robimy, zaciskamy zęby. I te powiedzenia są prawie we wszystkich językach, także nie jest to dzisiaj wymyślone, tylko dzisiaj zaczęło się to leczyć. Także ja dziękuję tutaj w imieniu autorek za docenienie tej publikacji. No i chyba będę jednak musiał oddać mikrofon. Proszę Państwa, na wszelki wypadek wziąłem drugi, bo znam pana Jurka. Też jest bardzo dobrym prelegentem. Zresztą był na PTS-ie w Toruniu kiedyś. I też bardzo ciekawie prezentował zagadnienia medyczne. Drodzy Państwo, miejsce drugie w kategorii materiały pomocnicze za Virofex Quantum w firmie Uromet Poland, spółka cywilna z Torunia. No w końcu Toruń. Gorące brawa, gorące brawa. Tak, tak. Ale bardzo się cieszymy, bardzo nam miło. Zawsze byli fantastyczni panowie. Dzisiaj mamy panią, bardzo nam miło. Proszę Państwa, gorące brawa dla przedstawicielki firmy za zdobycie drugiego miejsca. No proszę Państwa, ścisk w peletonie i finisz zawsze daje nam bardzo, 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 bardzo ciekawe wyniki. Okazuje się, że pierwsze miejsce znów zdobyły dwie firmy Exequo, proszę Państwa, i tutaj pierwszą wymienimy, żeby drugiej podnieść ciśnienie. W kategorii materiałów pomocnicze za Ruben Dam i Orange Gutan w firmie PPH Cerkament ze Stalowej Woli. Gorące brawa i uwaga, to wejście. A jednak, wiara czyni cuda, ale poparta bardzo ciężką, fantastyczną pracą. O, proszę Państwa, nie, no trzeba szybko ująć ten moment, prawda? Na fotografii. O kurczę, ten, no proszę bardzo, wielka, wielka, wielka radość, satysfakcja. Drodzy Państwo, nie uciekamy, nie uciekamy, ponieważ mamy jeszcze drugiego laureata i to nie byle jakiego, nie z byle kąt. O, proszę Państwa, pierwsze miejsce w kategorii materiałów pomocnicze za peroksydom żel i pulpo żel w firmie Hemaelektromet. Spółdzielnia Pracy z Rzeszowa. Ja mam nadzieję, że ta firma też chyba od samego początku jest. Proszę Państwa, ten zaszczyt widzieliście Państwo, komu przypadł w pierwszej kolejności, prawda? W związku z tym, proszę Państwa, nie wypada mi nic innego, jak oddać głos pani. Bardzo dziękuję za okazane zaufanie i mam nadzieję, że preparat, który dostał wyróżnienie, będzie Państwu służył, będziecie Państwo zadowoleni ze stosowania naszego peroksidonu żel. Dziękuję pięknie. No, mogę powiedzieć tylko tak jak moja przedmówczyni, że serdecznie dziękuję za wyróżnienie. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, zapraszamy.
i uważamy, że jesteśmy do waszej dyspozycji, także liczymy na więcej. Nie? Jesteśmy ambitni. Jeszcze coś? Można ponad pierwsze miejsce. Drodzy Państwo, i mamy tu już ostatnią kategorię, dla niektórych na szczęście. No niestety inni będą musieli do niej jutrzejszego czekać na wyniki publiczności. Ale dziś. Pierwsze miejsce w kategorii innowacja roku. Proszę Państwa, nowa kategoria, tak? Tak? Nie, nie, były, dobrze. Innowacja roku 2017 oczywiście. Za aparat Active Aligner w firmie Cyfrowe Laboratorium Ortodontyczne Active Aligner z Łomianek. Gorące brawa. Proszę Państwa. Proszę, pan tutaj jak 15-latek, proszę Państwa, by wielka sprawność, nie tylko umysłu. Gorące brawa. Uwaga, sesja zdjęciowa, za chwilę plakatowa i przemówienie. To trzeba mieć dobrą kondycję, żeby w innowacji działać. Dziękuję za to wyróżnienie, dziękuję uprzejmie. Gorące brawa dla szanownej komisji, gorące brawa dla laureata. Innowacja, innowacja roku 2017. Proszę Państwa, jest jeszcze wyróżnienie, Wyróżnienie to jest wyróżnienie, proszę Państwa, i trafi ono do Warszawy za MedCartem w firmie Medical Finance Group S.A. z Warszawy. No tak, ale przedstawiciela ani przedstawicielki nie ma. A więc wręczymy w dniu jutrzejszym, a jak nie, to pocztą, prawda? A co? Drodzy Państwo, ale mamy upominki, czy Państwo też zabawicie się z nami? W środkę, tak? Fantastycznie. Czy mamy kupony konkursowe? Spróbujemy kupony konkursowe. Kuponów jest dużo, Państwa jest mało. Szansa wylosowania jest niewielka. Ja bym prosił... O jeny, nie jest tak źle. Bardzo proszę. Tak, tak. Już nie będę pytał, czy... Tak, proszę czytać. No tak, ja też bez okularów dobrze. Hanna Sunsławska. Jeżeli dobrze przeczytałem. Sunisławska, tak. Sumi. Zbydgoszczy, no. No nie. Nie wierzyli, że w Toruniu można wygrać, prawda, nagrodę. No ale cóż. Przecież my jesteśmy sprawiedliwi, prawda? I uwaga, proszę Państwa, no teraz nagroda może przypaść, pojechać do Łodzi, przepraszam. Izabela Bolek, jest? Jest! Gorące brawa! Proszę Państwa, to się rzadko spotyka, żeby ktoś dotrwał do losowania na sam koniec, nie? Dobrze, w międzyczasie może jeszcze wylosujmy. Kochani, jeszcze chciałem przypomnieć, że jeżeli ktoś kupony złożył i tak dalej, będziemy losować ten tygodniowy pobyt nad morzem w Sarbinowie, nie? Drodzy Państwo, pana dyrektora nie widzę, Sarbinowa, bardzo uprzejmie proszę. Zuzanna Rymaniak-Bykowska. Wapno. Jest! Gorące brawa, drodzy Państwo. Gorące brawa. I upominki. Tak. Następno. Pani doktor, uwaga. Dobra ręka. Magdalena Kwiecińska. Dobroń. Jest! No. Tylko tam, żeby nie było zawiłości, bo widziałem tam kolano ktoś wysunął pani Magdalenie, jak szedła tutaj po nagrodę. Teraz do Rabicza może trafić ta nagroda. Dorota Bernardy Galantowicz. Galantowicz, dwuczłonowe nazwisko. Galantowicz, długi człon. Jest? Jest. Gorące brawa, zapraszamy. Jak szaleć, to szaleć, proszę Państwa. Znowu Rawicz, Wanda Gorzkowska. Rawicz. Jest Wanda Gorzkowska? Jest. Gorące brawa. Już się kończą? Tak, już się kończą, ale jeszcze coś mamy. Iwona Juszkiewicz. Iwona Juszkiewicz. Jest? Gortów. Gorzów jednak? A może i Gorzów, Wielkopolski zapewne. Bardzo uprzejmie proszę, nagrodę kolejną. Nie, to wszystko po kolei. Bardzo uprzejmie proszę, kolejny upominek.
Drodzy Państwo, no teraz pieczątka. Małgorzata Olearczyk. Jest pięknie, gratulacje. Fantastycznie, ci co kupony i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Państwa, i to jest koniec, tak? Nie, jeszcze jeden upominek, uwaga. Beata Gorzkowiak? Gorzkowik. Rawicz? Gorzkowska, już była, nie? To córka? A gdzie jest córka? Nie ma córki. Kurczę, mama jest, no. Dajemy mamie nagrodę? Dajemy, co tam, pan doktor mówi, że... Dajemy. No, teraz... proszę Państwa, no i... Aha, jest, tak? Pani Emilka Woźniak. Nie ma. Pani doktor mówi, że nie widzi, to nie ma. No, proste, nie? Pani Justynka, Justyna Witka Jerzewska jest? Gorące brawa, zapraszamy serdecznie. Uśmiech jest pani ten. Proszę Państwa, już nic nie chcę mówić. Ciśnienie rośnie. Już tylko nagroda główna, proszę Państwa. Proszę Państwa, ja podniosę ciśnienie, zaraz Państwu powiem, o co chodzi. Proszę Państwa, nagroda jest kolorowa, mam nadzieję, że również przez tydzień kolorowe będzie nad morzem. Hotel trzygwiazdkowy Jawor, Sarbinowo, voucher na 7-dniowy pobyt dla 2 osób w hotelu Jawor w Sarbinowie, Nadmorska 65, Sarbinowo i tak dalej. Ważny jest od 16.01 do 31.03, czyli no cóż, rok przyszły, tak, pierwszy kwartał. Upoważnienie do skorzystania z tygodniowego pakietu dla stomatologów. Przepraszam, czy w ogóle ktoś jest zainteresowany tym, co czytam? Są Państwo, dobrze, to czytam dalej. Drodzy Państwo, voucher podlega wymianie na skierowanie po uprzednim sprawdzeniu dostępności w wolnych miejscach, hotel Jawor, Sarbinowie, Nadmorska 65, Sarbinowo i tak dalej. Obejmuje pobyt 7-dniowy z pełnym wyżywieniem, no chociażby dla samego wyżywienia nad morzem, przecież to samo zdrowie. Z pełnym wyżywieniem, od soboty do soboty, świadczenia rozpoczynają się w pierwszym dniu pobytu kolacją. No proszę, już się zaczyna, a kończą ostatnim dniu Czemu pan nie zostawił tego zapleczu? Na możliwość wymiany voucheru nie ma możliwości, niestety na gotówkę. Drodzy Państwo, przy odbiorze skierowania do hotelu należy przedłużyć oryginał tegoż dokumentu, a wręczymy go, bardzo proszę, szanowną komisję, jednak dama ma pierwszeństwo. Mieszam, uwaga. Proszę Państwa, Pradent, prywatny gabinet stomatologiczny, Raszczałek Kamil. Nie ma go. Jakie to jest piękne. Proszę zadzwonić, że przegrał, tak. Ja mu zadzwonię, zaraz. Dobrze. Niech pani może nie podnosi ciśnienia, bo jeszcze się pójdzie, upije i co. Drodzy Państwo, ale jeżeli nie tak, jeżeli nie facet, to kobieta. A jeżeli kobieta, to koniecznie musi być to Katarzyna. Jest jakaś Katarzyna tu na tym? Moszura? Gorące brawa. Zaraz patrzę. Pabianice. To tak pasuje nad morze, tak czy nie? Pani Kasiu, może być? Wow, no to pięknie. Drodzy Państwo, gorące brawa. Ten moment nastąpi wręczenia tego vouchera. Bardzo proszę, pan doktor tutaj. Tak. Wspólnie będziemy w trójkę wręczać. Zdjęcie, jak w trójkę wręczamy. Ale bardzo proszę. A proszę Państwa, jest uśmiech, są łzy, proszę Państwa, są łzy wzruszenia. Przecież my tylko i wyłącznie po to robimy. Serdecznie gratuluję. Proszę Państwa, czy można jakieś słowo? Czy można jakieś słowo? Oprócz tego, że życzymy z całego serca miłego pobytu. Dziękuję bardzo. Gorące brawa. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za wytrwałość, za to, że byliście Państwo z nami do samego końca. Mam nadzieję, że wiele ciekawych wykładów, prelekcji. Czy potwierdzacie Państwo, tak, rzeczy samej, czy mogło być jeszcze lepiej? Zawsze może być lepiej. Tego życzymy. Mam nadzieję, że to nastąpi już w dniu jutrzejszym. A gdyby się nie udało, zapraszamy na nasze kursy comiesięczne, jak również na Expodent 2018 w Toruniu.
w październiku roku przyszłego. Dziękujemy z całego serca w dniu dzisiejszym. Zapraszamy tych, którzy się zdecydowali na uroczysty wieczór, tych, którzy nie, na Toruń Bind Night lub inne imprezy towarzyszące. Dziękuję serdecznie Zamorskich Henek, Centrum Konferencji i Wystaw. Pięknie pozdrawiam i dziękuję, zapraszam na dzień jutrzejszy.